W więzieniu były wszy, pchły i brud. Nie było w ogóle wody i wybuchł tyfus. W Miejskim Centrum Kultury odbyła się gala finałowa konkursu w kręgu poezji i prozy lagrowej byłych więźniarek obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Konkurs zorganizowany przez miasto Ruda Śląska oraz Instytut Pamięci Narodowej jest formą oddania hołdu ofiarom obozów koncentracyjnych oraz ocalałym więźniarkom z Ravensbrück, które jako świadkowie historii szerzą wiedzę na temat wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, by uniknąć takich tragedii w przyszłości. Ta poezja jest prawdziwa. To jest czysta prawda. Ona opowiada o prawdziwych losach. I co widać wyraźnie wśród zmagającej się z tymi tekstami młodzieży, oni mówią pięknie i z pełnym zrozumieniem. Bo tak naprawdę te dziewczęta, które wychodzą na scenę, mają tyle lat, ile ich autorki wtedy, w tamtej rzeczywistości. No, mają też niezwykłą okazję zobaczyć, być w obecności dr Wandy Pułtawskiej, autorki pamiętnika i Boję się snów. Jak widać, wiele z młodzieży wybiera fragmenty tej książki. Ponadto to, co dla mnie jest istotne, to ta młodzież, która tutaj dzisiaj jest, uczestniczy w lekcji historii. Ona pozostanie. Jest lepsza niż niejedna lekcja historii w szkole. To taka lekcja jakby warsztatowa. Dziś w ciągu tego czasu można wiele się nauczyć i zrozumieć z tego strasznego okresu. No i pewnie zrozumieć również, że wybaczyć to nie znaczy zapomnieć, bo jeżeli echo ich głosów zamilknie, to zginiemy. W recytatorskich zmaganiach udział wzięło 24 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 6 województw, bowiem już po raz drugi konkurs upamiętniający ofiary systemu totalitarnego w obozie Ravensbrück miał wymiar ogólnopolski. Prezentacją młodzieży przysłuchiwały się m.in. były więźniarki obozu Ravensbrück oraz Auschwitz, dla których było to ogromne przeżycie. Cała impreza jest częściowo moją inicjatywą, bo ja od lat starałam się, żeby ktoś wiedział, co to jest Ravensbrück. Nie po to, żeby wspominać, tylko po to, żeby młodzież nauczyła się historii i patriotyzmu. To nie chodzi o to, jak odbierają stare fanie, które siedziały, tylko co jest w was, w pokoleniu, bo tylko po to jest to spotkanie, żeby przenieść wartości, którymi myśmy żyły, a których wy nie znacie, bo świat zmienił się na gorsze. Zniknęły wartości wyższego rzędu, duchowe, i świat jest zmaterializowany. I chodzi o to, żeby młodzież, która się dowie, że jest historia, że jest ojczyzna, że jest cnota zwana patriotyzmem, że jest poezja, która nie tylko ma pokazywać, co było strasznego, ale pokazać piękno, bo nie samym chlebem człowiek żyje. Różne są sprawy, które zawsze kojarzą się z obozem. Zresztą w obozie byłam jako dziecko, dziewczynka przywieziona, 11-letnia. Więc takie różne szczegóły, zapach dymu, ryk syreny, jakieś takie ostrzejsze słowa. To wszystko kojarzy, to są momenty. Rzucony chleb, jak teraz młodzież czasem niepotrzebnie rzuca na ziemię. Zresztą będąc w Oświęcimiu, przepraszam, w Auschwitz, że taka grupa młodzieży szła i któreś z wycieczek rzuciło chleb. Po prostu bym krzyczała. Wołałam tą dziewczynę i ja mówię: dziewczyno, tu za kromkę chleba, za skórkę chleba zostali, umierały osoby, zostali zabici. Więc to w człowieku żyje. Czasem ludzie teraz beztrosko wyrzucają rzeczy, a wtedy nas brakowało tego wszystkiego. Każdy dzień był szczęściem do przeżycia. Szczęściem. Trzeba było mieć każdy dzień szczęścia, czy to dorosła, czy dziecko, tylko na szczęście dziecko tego nie rozumiało. Nie zdawało sobie sprawy, a dorosły wiedział. Zresztą nie można się, bo mama też była, bo ja przywieziona zostałam z Powstania Warszawskiego, pierwszy transport. Do 12 sierpnia już żeśmy byli zarejestrowani w obozie. Rozdzieleni by cała rodzina, brat młodszy, ojciec i mama.
Ojca w okresie późniejszym przewieziono do Flossenburgu, kamieniołomy, to był obóz, i zginął tam. A we wszystkich listach, które przyszły, no nie do nas, tylko do, wysyłał do znajomych, to pisał, co z dziećmi jest, czy żyją i proszę o chleb. O czym to świadczy? Poezja Lagrowa w ustach młodego pokolenia nabrała innego wymiaru i stała się dla wszystkich słuchaczy niezapomnianą lekcją historii. Konkurs poezji i prozy poświęcony tematyce obozu koncentracyjnego Ravensbrück, w pewnym sensie nie tylko temu obozowi, jest jedną z bardzo ciekawych form edukacji historycznej. Pozornie to tylko poezja, to tylko fragmenty prozy, ale jestem o tym bardzo mocno przekonany, że młodzi ludzie, ucząc się tych tekstów, próbując je zinterpretować, w istocie wkładają nie tylko wiele uczuć, wiele emocji, ale także są w pewien sposób zmuszeni do poznania tamtej rzeczywistości. Ta poezja, to żywe słowo, jest tylko pewną drogą, która prowadzi ich do wiedzy, do poznania prawdy o tamtej przeszłości. Udział w konkursie dla wielu młodych ludzi był również swoistą lekcją patriotyzmu i pokazał, jak cenna jest wolność, do której jesteśmy przyzwyczajeni, a która to została okupiona wieloma ofiarami. Myślę, że ważne jest, by każda młoda osoba poznawała poezję i poznawała losy tych ludzi wszystkich. Ja zdecydowałam się dlatego, że kocham to robić, kocham mówić przed ludźmi, przed większym. I myślę, że to też ważne jest dla tych kobiet, które tutaj przyszły, że ktoś się tym interesuje. Jest na pewno pewien smutek, że po prostu drugi człowiek może wyrządzić drugiemu taką krzywdę, jaka wtedy miała miejsce. Ale na pewno jest też pewna duma i to świadczy o tym, że jednak no, trochę dorosłam do tych wierszy, że mogę je mówić. Gali finałowej drugiego ogólnopolskiego konkursu w kręgu poezji i prozy Lagrowej byłych więźniarek obozu koncentracyjnego Ravensbrück towarzyszyły występy grupy teatralnej PAS i artystów od serca z ośrodka Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej.